Dzień dobry, cześć drodzy widzowie. Jak się macie przy sobocie? Mam nadzieję, że już większość domowych porządków, robót, robótek już są wykonane i możemy na chwileczkę usiąść i obejrzeć, co tam nowego w plancie się pojawiło. A jest parę perełek, na które warto było czekać i czekaliście, bo już od wczoraj dostałam mnóstwo wiadomości na temat właśnie Monstery Dubii czy Philodendrona Melanochryzum, także nie ma co przyciągać, kochani. Zaczynamy! Myślę, kochani, że zaczniemy od rekordzistki zeszłotygodniowej dostawy, czyli alokacji Tigrini, która wyprzedała to się dosłownie w parę minut po tym, jak sklep zaczął działać, jak został otwarty o godzinie 18. Zresztą w tym tygodniu tak samo będzie godzina 18. Wszystko pojawi się już na sklepie. Alokacja Tigrini. Alokacja, która nie posiada żadnych wybarwień, wariegacji, patternów na swojej blaszce liścia. Liście, zobaczcie, to jest wydłużone serducho, strzałkowate, matowe, o odcieniu takiego ciemnego szmaragdu, ale po prostu ten wydłużony liść nadaje takiej dzikości tej roślinie. Ona się staje taka bardzo egzotyczna, dzika. No, jest niesamowita. Do tego te zebrinkowe ogonki. Nie przesuszajcie nawet odrobinę alokacji, bo od razu będzie miała tendencję do gubienia dolnych liści. Tak samo starajcie się nie przelewać alokacji, bo ma bardzo wrażliwe korzenie na przelania. Ja na przykład, jeśli nie jestem pewna, podnoszę doniczkę i patrzę, czy od spodu już jest bardzo sucha. Jeśli bardzo sucha, to szybciutko podlewam. Jeśli to podłoże nie jest mokre, delikatnie wilgotne, to troszeczkę od góry dolewam wody. Ja rośliny zraszam, to znaczy zamgławiam u siebie w domu, mam bardzo suche powietrze, a otwartą przestrzeń, przez co nie mam żadnych nawilżaczy powietrza, także delikatnie zraszam, ja też zraszam i mają się super. Obok zaraz mamy z wielkiego powrotu przeuroczą alokację Pink Dragon. Pink Dragon dlatego, że zobaczcie, ma różowe nóżki, różowe ogonki, jest to dość gęsto ulistniona sadzonka. A jak blaszka liścia wygląda? Zobaczcie, jest to kolejne wydłużone serducho, jeszcze to takie redukcja w tym miejscu jest jeszcze drobna, znikoma, przez co wygląda bardziej jak taki lekko jajowaty liść, ale zobaczycie, ona będzie bardziej, czy tutaj mam takie serduchowate liść. No, ten ostatni, najnowszy, najmłodszy liść, który niedawno się rozwinął, jest jeszcze taki bardzo lśniący i jaśniejszy, już tą redukcję posiada nieco bardziej wciętą, przez co przypomina bardziej taki sercowaty liścior. Obok bardzo lubiana, bardzo znana, ale bardzo elegancka alokazja Black Velvet. Zobaczcie, jakie bardzo ładne, ciemne sadzonki. Z tymi alokazjami Black Velvet to tak różnie. Czasami się zdarza, że po prostu geny tej alokazji są takie, że ona jest bardziej zielona niż czarna, a chcielibyśmy tą alokazję Black Velvet praktycznie czarną. I tu się trafiły, zobaczcie, bardzo fajne takie sadzonki. To unerwienie jest mocno kontrastujące, przez co liść wydaje się jeszcze bardziej czarny, a w rzeczywistości on jest bardzo, bardzo ciemnozielony. No i te welurowa blaszka liścia. I nie dajcie się zwieść, że to jest ciemnolistna odmiana alokazji, w ogóle ciemnolistna roślina i że ona może stać nieco dalej od okna. Żadna alokazja nie lubi ciemniejszych stanowisk. Wszystkie alokazje lubią stać w jasnym, w dość widnym miejscu. Natomiast jeśli zobaczymy, że ten welur nam zaczyna płowieć, to znaczy, że jest mimo wszystko zbyt blisko okna. Po prostu alokazje Black Velvet są bardzo, bardzo, bardzo urocze. No i kawałeczek dalej jeszcze pojawia się Silver Dragon. Ona też się bardzo szybciutko, o tutaj taka dzika paprotka. Alokazja Silver Dragon, która też bardzo szybko się wyprzedała, chociażby dlatego, że jest bardzo, w bardzo fajnej, bardzo atrakcyjnej cenie. Gęsto ulistnione pojedyncze sadzonki, co też jest bardzo fajne, a dla tych, którzy nie znają tej odmiany alokazji, no to zobaczcie, ona posiada takie bardzo sztywne, grube, skórzaste liście o srebrnych wybarwieniach i ciemno naznaczonym unerwieniu. A spod liścia jest taki jaśniutki, już nie taki agresywny, delikatny, znowu unerwienie jest bordowe od spodu. Jest też parę babykowych alokazji. Przed chwileczką mówiliśmy o alokazji Silver Dragonie, także w formie babykowej. Tutaj może pokażę jeszcze obok siebie, żeby zobaczyć, że rzeczywiście to są babyki, czyli w doniczce szóstce.
No i alokazja Silver Dragon, jak jest maluszek, to wygląda w ten sposób. To wybarwienie jest nieco mniej kontrastujące w stosunku do ciemniejszego unerwienia, przez co nam wydaje się bardziej delikatna. Bardzo ważną rzeczą przy bejbikach jest, szczególnie przy alokazjach, żeby naprawdę o nie zadbać o tyle, że nie przeoczajmy u nich ani podlania, ani przesuszenia. To jest tak jak z tymi dużymi, że one nie lubią przesuszeń, bo od razu gubią dolne liście, ani przelań, bo mają wrażliwe korzenie. Teraz wyobraźcie sobie takiego bejbika, który jakby u bejbików wszystko szybciej się dzieje. One szybciej wymieniają liście, szybciej młodsze rosną. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie przesuszamy bejbika i zaczynają mu opadać dolne liście, zostaje jeden. Także naprawdę o bejbiki alokazjowe trzeba zadbać, wymagają naprawdę widnego stanowiska. Oczywiście zawsze mówimy o tym stanowisku, o rozproszonym nasłonecznieniu. Obok bardzo podobna alokazja Silver Nebula. Jaka jest różnica pomiędzy alokazją Silver Nebulą a Silver Dragonem? No jak przyłożę je obok siebie, to już od razu widzimy różnicę. Silver Dragon ma bardziej to kontrastujące unerwienie, a sama blaszka jest jaśniejsza. Natomiast u Silver Nebuli jest to wszystko takie bardziej, przechodzi powiedzmy to w takim ombre. No a sam liść Nebuli to są bardzo młode sadzonki, więc już tego nie widać. Tutaj tworzy się taka łódeczka u nasady. Jest jeszcze, mówię, tak słabiutka, bo są bardzo młode listki, natomiast z czasem ta łódka staje się coraz bardziej widoczna. Z kolekcjonerskich alokazji jest to standard ostatnio wszystkich dostaw, czyli alokazja Azlani, przeurocza. Ja po prostu jestem nią zafascynowana, ona jest tak hipnotyzująca, te liście wyglądają naprawdę jakby były nienaturalne. Jestem ciekawa, czy jesteśmy w stanie to w kamerce pokazać, jak ona się mieni, jakie to są fioletowo-zielone, metaliczne wybarwienia, jak one tańczą na tej błyszczącej blaszce. Cudowne. No i w formie bejbikowej, przez co też cena jest bardziej atrakcyjna, fajniejsza cenka. Nie ostatnią jeszcze alokazją, ale też kolejny bejbik, Dragon Scale. One wyglądają, Dragon Scale, jak są dorosłe, no robią wrażenie, natomiast w takiej formie bejbikowej są dość niepozorne. O, tutaj pokażę, bo tutaj jest jeden taki mały listek, który mimo wszystko jest nieco lepiej wybarwiony. O, tak bardziej wygląda, tu jest akurat jakaś taka spontaniczna wariegacja. I tak wygląda liść Dragon Scale'a, a z czasem zobaczycie, że znowu to kontrastujące unerwienie jest coraz jeszcze bardziej takie widoczne na tej blaszce i ta blaszka staje się jeszcze bardziej, jakby ona się lekko zaczyna troszeczkę wyginać, pojawiają się wyżłobienia wzdłuż unerwienia, coraz bardziej widoczne i sam liść też staje się ciemniejszy, ona dopiero jak tak podrośnie naprawdę, no, chwyta za serce. I obok jeszcze przeurocza Carly Bambino. I to jest bardzo, ja bardzo lubię tą alokazję, bo ona w porównaniu do poli praktycznie nie sprawia większych problemów. Przypomina bardzo Silver Dragona, bo również posiada takie różowe nóżki. Natomiast Carly Bambino, bo zobaczcie, ona tak, te blaszki są takie delikatnie pozwijane. Oczywiście niektóre trafią się bardziej wyprostowane. Bardziej bym powiedziała płaskie, takie bardziej wyprostowane, natomiast Carly Bambino, bo się tak fajnie po prostu te listki przeuroczo zwijają. I tu, kochani, powinno nastać cięcie i powinien pojawić się ten filmik taki zbiorczy z roślinami, na którym pokazujemy paletki z poszczególnymi roślinami, żeby Wam po prostu szybciutko zobrazować, jak wygląda chociażby jedna paletka i cała reszta roślin na paleczce, puścić przemiłą, przeulubioną Waszą na pewno muzykę.
Ale tutaj siła sugestii nam podpowiedziała ostatnio, że może spróbujcie po prostu dokończyć filmik, pokazać wszystkie rośliny i wtedy na końcu zrobić ten filmik zbiorczy, bo nie każdy może ma ochotę oglądać i słuchać tej muzyki. Także przechodzimy teraz do mikrosorum, bo mam je tutaj dosłownie na wyciągnięcie ręki, a filmik zbiorczy będzie na końcu. Z tych mikrosoriów, kochani, mamy dzisiaj aż dwie odmiany, ale za to jakie, bo te takie najbardziej, że tak bym powiedziała, pociągające. Pierwszą będzie krokodylus, który bardzo dobrze znacie, pojawia się u nas prawie na każdej dostawie, ale jest nadal tak samo często rozkupywany jak dotychczas, więc pojawia się po prostu regularnie. Regularnie pojawia się na każdych dostawach. No i krokodylus od krokodyla, bo zobaczcie, że pattern, które tworzą unerwienie na wydłużonej blaszce liścia, po prostu do złudzenia przypominają skórę krokodyla. I teraz tu bardzo często pojawia się pytanie, jak uprawiać krokodylusa, znaczy w ogóle paproć w domu, bo mi po prostu umiera. Powstał taki mit, że paprocie lubią ciemne stanowiska. Nie ma takich roślin cieniolubnych, nie ma. Są rośliny, które na drodze ewolucji przystosowały się do życia w bardziej niedogodnych, naświetleniowo powiedzmy, warunkach. I rzeczywiście, jeśli postawimy takie mikrosorum nieco dalej od okna, będzie sobie całkiem nieźle radzić, ale jeśli naprawdę zamierzamy postawić je gdzieś na półce w głębi salonu, to wierzcie mi, że bardzo długo po prostu będzie sobie tam niestety cierpiało i powoli umierało. Także takie dość widne stanowisko o bardzo rozproszonym nasłonecznieniu lub nieco troszeczkę dalej od okna i one sobie tam nieźle radzą, ale pamiętajcie, że im mniej światła, tym jakby podłoże nie bardziej suche, tylko wtedy powiedzmy dopuszczamy do takich delikatnych przesuszeń, bo mówi się, że paprocie powinny mieć tak cały czas wilgotne podłoże jak mocno wyciśnięta gąbka, tak, ale jeśli to stanowisko jest nieco bardziej jasne, jeśli rzeczywiście postawimy je w oddali od okna, to poczekajmy, aż ta wierzchnia podłoża dość dobrze przesnie. Tu przed chwileczką pokazałam taką mega dziko po prostu gęstą sadzonkę, ale przeciętna sadzonka mikrosorium wygląda w ten sposób, jeśli chodzi o jej gęstość. I druga, którą ja osobiście bardzo lubię, to są dość młode sadzonki, więc jeszcze nie zobaczymy tego żylnego efektu. Akurat tutaj specjalnie wezmę sadzonkę, która posiada taki jeden dość duży liść i może dzięki temu zauważycie to, co w tym mikrosorum Green Flame jest najbardziej ciekawe, bo zobaczcie, posiada bardzo takie gładkie, bez wybarwień, jedno takie naznaczone unerwienie na środku i taki sobie gładziutki liść z takim rozszczapierzeniem na końcu i to już nam bardzo sugeruje, no wygląda jak glon i rzeczywiście te mikrosoria są również roślinami wodnymi. Ale zobaczcie to unerwienie. Ono naprawdę w rzeczywistości do złudzenia przypomina żyły. I jak już jest taka większa sadzonka, nie mówię, że to musi być bardzo dorosła, ogromna sadzonka, ale jak już jest gdzieś tej wielkości na pewno, czyli troszeczkę jeszcze sobie podrośnie, wyjdzie tych parę większych liści, to zobaczycie, że po prostu będziecie patrzeć na tą roślinę i ona naprawdę będzie przyciągała wzrok, przykuwała wzrok i będziecie, no naprawdę to do złudzenia wygląda po prostu jak... Założenia Marsjanie są zieloni, więc powiedzmy, że jak skóra marsjańska z żyłami. Jest naprawdę urocza, ale przeciętna sadzonka jest tej wielkości. O, tu też jest taki, mimo że jest dość młody, ale jest już fajnie rozczapierzony liść z tymi żyłami. Nazywa się Green Flame, czyli zielony płomień. Powinna się nazywać Green Vein, czyli zielone żyły, bo jest naprawdę przeurocza odmiana mikrosorum. Kochani, syngonia. Bardzo lubiany gatunek roślin, bardzo urokliwy. Cóż można o nim więcej powiedzieć? Wiadomo, widne stanowisko, podlewamy, kiedy większość podłoża dość dobrze przeschła. I co? Jeśli mamy sucho w domu, możemy delikatnie zamgławiać. Jeśli nie, to lubią dość to wilgotne środowisko wokół siebie, więc obecność nawilżacza powietrza jest jak najbardziej wskazana, aczkolwiek ja zraszam te rośliny u siebie w domu, ale często też zapominam i sobie całkiem nieźle radzą. Już znacie to syngonium Ice Frost.
o bardzo urokliwych, sercowatych liściach, które naprawdę wyglądają, jakby były oszronione, delikatne, po prostu przymrożone. Te młodziutkie, które się rozwijają, które się rodzą, są takie bardzo, bardzo jaśniutkie. Aż czasem one robią się coraz bardziej ciemne. Troszeczkę jak w filodendronie Florida Ghost, z tym, że one nigdy nie osiągają ciemno-zielonego odcieniu. Tak prezentuje się sadzonka Syngonium Ice Frost. Obok syngonium, które przeżywa swój renesans ostatnio, czyli syngonium płożące się, syngonium podophyllum Red Arrow, czyli czerwona strzała. Czerwona strzała, dlatego że zobaczcie, od spodu jak zrobimy tak, rzeczywiście wyglądają jak bordowe strzałki. Z tej strony jest to po prostu kaskada prawie czarnych, lśniących serduszek. I one jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwie, ta odmiana syngonium przewiesza się przez półkę u mnie w domu. Ja ich nie poprowadziłam po paliku, tylko rzeczywiście puściłam z szafy w takim dość widnym stanowisku i wygląda, rośnie po prostu ekstra, super. No i bardziej takie majestatyczne, coś mi się tutaj doniczki szczapiły, ale już są. I bardziej takie majestatyczne o welurowych liściach Syngonium Wendlandii. I tutaj jak sobie troszeczkę mogę wzdechnąć, ponieważ jak większość z Was wie, ja jestem po prostu weluromaniaczką, weluroholiczką, welwetomaniaczką i jak patrzę na te wszystkie welwetowe, przepiękne liścia, szczególnie tutaj w Wendlandii, bardzo ciemne, bym powiedziała, że to jest naprawdę odcień takiej królewskiej zieleni, no i to jaśniutkie, prawie że niemalże białe unerwienie w centralnej części blaszki. To samo unerwienie nie jest, ale no wokół, powiedzmy, tego unerwienia jest taka podłużna, niemalże biała ciapa. I jak na syngonium, jest to odmiana, która nie rośnie bardzo szybko. Ona, moje syngonium w zeszłym sezonie, no żeby Was nie skłamać, wypuściło może 4 czy maksymalnie 5 liści, bo na przykład takie syngonium batik, to rośnie po prostu jak szalone, jak chwast, a tu za chwileczkę zobaczcie taki przepiękny, majestatyczny królewskie syngonium, no i rośnie nieco wolniej, ale jakby nam wszystkie takie rośliny w domu tak szybko rosły, jak nie wiem, jak Monstera Adansonii, czy syngonium na przykład batik, jest jeszcze wiele innych roślin, które bardzo szybko rosną, jakby tak wszystkie rosły, to za chwilę byśmy miejsca nie mieli. Filodendrony, kochani. Oczywiście tutaj już widzicie, i dobrze, zacznę od tego, od przepięknego, no to jest kolejna welurowa propozycja u nas dzisiaj w sklepie. Kolejny mój ukochany filodendron Melanochryzum. Najpierw go pokażę obok siebie, żeby nie zakłamać wielkości sadzonki, bo jak je pokazuję z bliska, one wyglądają na sporo większe, więc obok mnie wyglądają wielkościowo, tak? I rzeczywiście to są ogromne liściory, bo tutaj delikatnie uszkodzenia na welwetach wychodzą naprawdę po czasie, więc bardzo delikatnie będę je starała się z nimi obchodzić, ale zobacz, jaki ogromny jest ten liścior. Jak normalnie długościowo dwie moje głowy, a moja głowa jest długa, także możecie sobie wyobrazić, że jest naprawdę ogromnym, przepięknym. To jest kolejna królewska, majestatyczna po prostu roślina. Ten welur zawsze będzie nadawał takiego szyku i elegancji roślin. Przepiękne, wydłużone, sercowate, welurowe, welwetowe liście z naznaczonym oczywiście kontrastującym, jaśniutkim unerwieniem. Przepiękne i bardzo fajna, atrakcyjna cena, także jak zwykle serdecznie zapraszam. Staramy się, żeby u nas były jednak niskie te ceny. Obok, bardziej klasycznie, kochani, ale to jest bardzo fajna roślina, Rojo Congo. I też bardzo fajnej cenie, bo wbrew pozorom, że to nie jest żadna kolekcjonerska odmiana, jest to dość drogi filodendron, ze względu po prostu, że osiąga dość spore rozmiary, bo zobaczcie, ta sadzonka, no powiedzmy, że już jest sadzonką L, ale obok mnie, no nie jest to roślina, która ma metr, a zobaczcie też, jakie już posiada ogromne liściory. I ona jest o tyle bardzo fajna, że naprawdę nie sprawia żadnych problemów uprawowych. Może stać w nieco ciemniejszym miejscu. Oczywiście wtedy spowalnia swój wzrost. Już nie rośnie tak szybko jak na Rojo Congo
przystało, ale co jest bardzo fajne, ogonki się nie wydłużają, a liście nie karłowacieją, co jest też jakby cechą charakterystyczną zbyt ciemnego stanowiska. I podlewamy je tak jak wszystkie inne filodendrony, czyli wtedy, kiedy podłoże naprawdę dobrze przeschło, niewielką ilością wody, bo złota zasada lepiej częściej, a mniej. Tyczy się większości roślin, jeśli nie chcemy przelać naszych zielonych, w tym wypadku prawie czarnobordowych przyjaciół. I zachęcam naprawdę do tego filodendrona, bo mówię, że nie sprawia żadnych problemów. Może zająć ciemniejsze stanowisko w domu, a jest jak na Rojo Congo naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. No i obok kolejna kolekcjonerskość dzisiejszego dnia, czyli tortum. Ale co jest fajne, bo jeszcze od tego producenta tortuma nie mieliśmy. Fajne jest to, że to są podwójne sadzonki, kochani. To jest hit, bo to jest tak naprawdę, płacicie, cena jest tak jak zawsze za tortuma, czyli tam około chyba 190 zł, jeśli się nie mylę, 180-190 zł. Dobrze mówię? Dobrze, koło tej ceny powiedzmy. I wtedy płacicie za jedną sadzonkę. A zobaczcie, to jest tak po prostu, kochani, ekstra, że tu mamy podwójne sadzonki w tej doniczce. I co jest bardzo ważne przy tortumie, i to będę za każdym razem powtarzać, bo już dwa razy, mówiąc kolokwialnie, nadziałam się na to i dwa tortumy przelałam, mimo że to są rośliny, zobaczcie, to już jest tak naprawdę wyrośnięta sadzonka, można powiedzieć, że to jest sadzonka L, czyli posiada już duże liściory, ale zobaczcie, jakie natura stworzyła redukcję wzdłuż całego liścia, że ten liść wygląda prawie po prostu jak od palmy. No i przez to, że te liście są tak zredukowane i te blaszki, zobaczcie, one są po prostu naprawdę, wręcz bym powiedziała, że znikome, ta roślina naprawdę pobiera mniej wody, bo też mniej wody, woda jest bardzo ważna dla rośliny, ona tylko tak naprawdę, może tak, woda zużywa z tego, co tutaj pije, to zużywa, nie wiem, parę procent, to ta cała woda, którą piję, w większości jest zużywana, kochani, do rozprowadzenia składników odżywczych wzdłuż rośliny. I naprawdę, jak sami widzicie, to są tak zredukowane te liście, że nie wymaga tyle picia wody, ale za to tortum naprawdę lubi widne stanowiska, ale to też wynika z tych liści, bo ma naprawdę tą powierzchnię chłonącą, te promienie słoneczne też ma znikomą, przez co wymaga jaśniejszego stanowiska. I to jest, jeszcze raz powtórzę, bo to jest naprawdę ekstra cena, jest jak za jedną sadzonkę, a mamy tutaj dwie fajne, wyrośnięte sadzony, przez co sam tortum jest po prostu gęstszy. I Silver Queen. Jest to odmiana filodendrona, którą bardzo dobrze znacie, srebrną królową, ale co się... Przepraszam, znowu zaczyna u nas oczywiście lać, jak tylko chcemy kręcić filmiki, musi lać, a w tych po prostu naszych dmuchanych tunelach to jak na biwaku pod namiotem. Więc jeśli mnie mniej słyszycie, może się tutaj odgarnę włosy, jeśli mnie mniej słyszycie, to postaram się głośniej troszeczkę mówić. Wracając szybko do Silver Queen. Bardzo fajne sezonki się trafiły, kochani, bo musimy się liczyć z tym, że jak kupujemy taką wyrośniętą Silver Queen, zawsze będą gdzieś jakieś delikatne uszkodzenia lub ona posiada często delikatne przebarwienia. Ale jak tutaj sobie szybciutko przed filmikiem oglądałam, co mi porozkładali po stołach, żebym plus minus wiedziała po kolei, to naprawdę nie dopatrzyłam się na tych sadzonkach praktycznie żadnych uszkodzeń. No, ten jaśniutki liść już nam sugeruje, że jest to filodendron, który wymaga dość widnego stanowiska. Jeszcze spróbuję tak szybciutko inną sadzonę wziąć. Również praktycznie żadnych uszkodzeń. Zupełnie srebrniutkie, niepoprzebarwiane Silver Queeny. No i standardowo, bo to też jest ostatnio rzeczywiście już taka tradycja, że co dostawę musi pojawić się u nas Prince of Orange w doniczce szóstce babykowej, czy Red Sun. Ten bardziej taki jesienny, rudy, no i ten Prince of Orange, ten taki bardziej wiosenny, letni, na co już praktycznie teraz aktualnie czekamy. I również trafiły się bardzo fajne sadzonki filodendrona Cora.
Kora, przepraszam, co ja gadam, filodendrona kobry. Bo zobacz, no, normalnie za tą cenę płacimy za tej wielkości, tu gdzie trzymam, to tu powiedzmy, tu powinny się kończyć pędy, za tej wielkości płacimy sadzonkę, natomiast tu się trafiło naprawdę, zobaczcie, jakie lorbasy, już z dość długimi pędami, a cechą charakterystyczną tej odmiany, bo jest przeurocza. Tu akurat chwyciłam specjalnie tą sadzonkę, żeby pokazać, co się może zadziać z wybarwieniami na takiej. Więc tak, możemy mieć cały biały, albinoskowaty liść. Na niektórych liściach pojawią się białe ciapy lub, jak w większości przypadków, kobra posiada takie przeurocze, międzygalaktyczne, gwiezdne ciapy na swoich takich lancetowatych, wydłużonych blaszkach liścia. I kochani, nie kłamię, nie chcę tutaj za bardzo w nich grzebać, bo te pędy posiadają naprawdę bardzo takie chrupkie i delikatne, więc nie chcę ich poniszczyć jedną ręką, ale zobaczcie, tu jest kolejna dłuższa sadzonka. Zresztą sami zobaczycie na samym końcu. Philodendron killintail, znany również pod nazwą epipremnum dragontail. Jest to bardzo urocza, również rozkupywana odmiana filodendrona czy epipremnum, praktycznie tak samo się uprawia, więc nie sprzeczajmy się teraz o nomenklaturę. Wezmę specjalnie tą sadzonkę, ponieważ posiada ten najbardziej upragniony liść, jaki byśmy chcieli w tym epipremnumie czy filodendronie. Czyli ta pierzastość, która powstaje, te liście, które w pewnym momencie po prostu... Powstaje oczywiście ta redukcja, ale one po prostu u nasady przestają się łączyć i te wielkie dziury, jak u zazwyczaj u monstery, one po prostu tworzą taki rozczapieżony liść. No a poza tym jest to bardzo taka, też bym powiedziała, że elegancka roślina, bo zobaczcie, jak te liście są niesamowicie lśniące, zupełnie jak u potocznie nazywając woskownicy, czyli hoi, co nadaje naprawdę takiej nuty eleganckiej tej roślinie. Jest to oczywiście roślina pnąca, płożąca, pięknie pnąca się po paliku, a przeciętna sadzonka nie posiada jeszcze tego upragnionego, przepraszam, wezmę może tą, bo nie chcę poniszczyć tych wystających już tutaj pędów. Przeciętna sadzonka wygląda w ten sposób i tu będziemy już po prostu czekać na ten przepiękny, rozczapierzony liścior. No i obok kolejna klasyka naszych praktycznie wszystkich dostaw, czyli filodendron Moonlight. Jest to filodendron o bardzo nękowych liściach. I teraz w zależności od tego, od jakiego producenta weźmiemy, bo bierzemy od różnych, liście mogą być bardziej jak zielone jabłuszko lub bardziej jak tutaj, one są praktycznie są cytrynowe, ale musicie się liczyć z tym, że z czasem, o kolejna tutaj gratisowa paprotka, próbuję tak wyrwać, bo sobie po prostu później bierzemy i dosadzamy, więc położę tutaj z boku, zaraz ktoś weźmie gratisową paprotkę. I musimy się liczyć z tym, że liście z czasem będą bardziej jak zielone jabłuszko i jeśli postawimy w zbyt ciemnym stanowisku, również młode liście będą bardziej w odcieniu takiego zielonego jabłuszka. I jak tutaj szybciutko przeglądałam, też są całkiem niepouszkadzane sadzonki. Dlaczego przy niektórych roślinach daje kładzisk na to? Ponieważ szczególnie przy tych jasnych roślinach widać bardzo łatwo nawet najdelikatniejsze jakieś skazy. Tak po prostu niektóre odmiany, niektóre gatunki roślin posiadają rzeczywiście bardzo specyficzne i bardzo chrupkie liście, które po prostu lekko wygniesz i już zaczyna pękać. I tak rzeczywiście jest przy Moonlightach. A tutaj tak patrzę, że rzeczywiście naprawdę no nie ma uszkodzeń. One jeszcze tak ciasno się rozwijają, że zobaczycie, że niektóre takie posiadają delikatne zmarszczki, co jeszcze zwiększa szanse, a raczej ryzyko powstania delikatnych uszkodzeń. No i kolejny hit zeszłego tygodnia, roślina, która jest odmianą, znaczy filodendron, która jest odmianą kolekcjonerską, moją ulubioną, czyli już pewnie wiecie, że chodzi o berukosum, ale chodzi o tą sadzonkę malutką, młodą, dwu-trzylistną sadzonkę, praktycznie niepouszkadzaną i po prostu ta wielkość tego berukosum robi furorę.
U mnie też zrobiło furorę, ponieważ ja mam dwa już naprawdę rosłe wyrukosa w doniczce, ale niestety na początku sezonu miałam wszędziorka. I werukosum jest jednym z, znaczy, trudniejszych. No, umówmy się, filodendrony nadal są dość proste w uprawie. Natomiast jest to filodendron, który potrafi płatać figle i jest mniej odporny na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne i nawet na robaki, mówiąc kolokwialnie. W tym przypadku mówimy tutaj o przędziorku. I tak jak on sobie przez jakiś czas dobrze radzi, tak później zaczyna zrzucać masowo dolne liście i rzeczywiście moje werukosum od dołu było totalnie gołe po tym przędziorku. No i sobie dosadziłam tego młodzieniaszka i mam wrażenie, że rzeczywiście to w ogóle odmłodziło całe moje werukosum. Ale żeby już więcej nie nawijać, bo znowu jest za dużo anegdot i będziecie zaraz po prostu mnie tu karcić. Tak wygląda filodendron werukosum o ciemnych, kolejnych, welwetowych, majestatycznych, królewskich, szmaragdowo-ciemnych liściach. No i to unerwienie, kochani. Rozchodzące się po prostu promieniście od centralnej części blaszki i jeszcze w sposób taki po prostu ombre. No jest cudowny, najpiękniejszy filodendron ever. I nikt mnie nie namówi do tego, że jest jakiś piękniejszy filodendron. Melanochryzum też, ale no... Werukosum po prostu wygrywa. No i przechodzimy, kochani, znowu zaczyna lać, odkrywam. No i kochani, przechodzimy do tej najbardziej upragnionej monstery, dabi, różnie ją wypowiadają, odwrócę ją troszeczkę w waszą stronę. Oczywiście jest to przepiękna roślina i ja jako osoba, która przedstawia, no muszę za każdym razem przedstawić walory każdej rośliny, ale rzeczywiście i tak to naprawdę, wierzcie mi, płynie z serca. Zresztą to po mnie widać, bo jak jest jakaś roślina, która mi się mniej podoba, to mniej się nad nią skupiam i mniej używam tam najróżniejszych epitetów. Natomiast jak patrzę na takie rośliny, która ona oprócz tego, że jest piękna, posiada welurową blaszkę liścia, szybciutko pokażę z bliska. Weluru i tak nie zobaczycie na kamerce, ale sam fakt. Jak wygląda? Praktycznie nie pouszkadzany nigdzie. Oj, żeby tutaj nam nie niszczyło ujęcia. To blaszka liścia jest welurowa. Posiada przepiękne, jakby naprawdę przypadkowe zmaźnięcia srebrną farbką i ona się jeszcze tak przeuroczo mieni, jakby miała delikatny brokat. Naprawdę natura jest niesamowita. No i do tego, przy tej monsterze, sposób, w jaki ona rośnie, jak ona się przyczepia, jak bluszcz po prostu do kawałka drewienka, to jest naprawdę niesamowite. Po prostu robi to wrażenie i w całej tej naszej dżungli, w domu, jak posiadamy coś takiego innego i jeszcze stoi tak w centralnej części, naprawdę, kochani, czad. I pokażę wam jeszcze jedną sadzonkę. Staram się z nimi oczywiście bardzo delikatnie obchodzić, żeby nic na pewno nie zahaczyć, bo każdy, jeśli kupuje taką kolekcjonerską gratkę, to chce mieć ją praktycznie nieskazitelną. No a wiadomo, rośliny nie są nieskazitelne, umówmy się. No zawsze gdzieś, nawet jeżeli stały gdzieś zupełnie z daleka, osobno, to wystarczy, że nawet na drodze narodzin listka może po prostu mieć za ciasno i krzywo się rozwinąć. Jest po prostu przepiękne. Naprawdę cudo. No i standardowo oczywiście jedną wziąłam do domu, bo wcześniej nie posiadałam swojej kolekcji monstery dubi. Odpowiadając, kochani, szybciutko na pytania, bo często zadajecie mi pytanie, czy pokażę swoją domową kolekcję. Otóż, kochani, nie posiadam swojego prywatnego konta. Ze swoją prywatną, po prostu nie mam czasu, jak jestem praktycznie cały czas tutaj w ogrodnictwie i tutaj cały czas się zajmuję roślinami, to nie mam czasu na swoje prywatne konto, także no póki co na razie nie. Tu jest jeden już taki, który po prostu wyrasta. Zawsze się tworzy pytanie, co zrobić z tą monsterą, jeśli właśnie, tak jak w tym wypadku, skończyło nam się drewienko i co dalej? Musimy delikatnie, bardzo delikatnie, to nam chwilę zajmie, fajnie zużyć do tego wykałaczek, żeby już te powrastane korzenie powietrzne, żeby troszeczkę podważyć i odczepić, delikatnie ją po prostu odczepić, przynieść
sprawić sobie dłuższy kawałek drewna. No i na pewien czas, dopóki ona się ponownie nie wrośnie w teksturę drewna, musimy jakieś tutaj zapewnić po prostu drucik ogrodowy, czy jakiś sznureczek. Zobaczycie, że to nie... Akurat może być to, kochani, palik, może to nawet pójść po ścianie, po czymkolwiek. Po prostu najczęściej dubia jest sprzedawana na deseczce. A jak podlewamy monstery, zupełnie nimi się opiekujemy, kochani, zupełnie tak jak jaśniejszymi filodendronami, jak ja to mówię, bo monstery lubią te widniejsze stanowiska, mimo że nawet są ciemnozielono odmiany listne, lubią te widniejsze stanowiska i podlewamy wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeschło. Możemy delikatnie zamgławiać, zraszać, oczywiście z tym zraszaniem, bo zaraz ktoś powie, że nie, roślin się nie zrasza. Oczywiście, że rośliny można zraszać, ale zawsze jest gdzieś jakieś ale. Tak jak u mnie w domu jest bardzo, bardzo sucho, ja zraszam rośliny, one naprawdę bardzo szybko odparowuje ta woda, zresztą zrasza się rośliny maksymalnie do godzin wczesnych, popołudniowych, bo roślina na wieczór musi być suchutka, żeby właśnie też nie pojawiły się choroby grzybowe. Tak samo rośliny zraszam tylko te, które stoją na jasnych stanowiskach, te, które stoją nieco dalej. Jeśli zraszam, to robię dosłownie takie machnięcie tą zraszaczką i to wszystko. Także zawsze wszędzie pojawia się jakieś ale i każda czynność ogrodnicza, pielęgnacyjna roślina zawsze rządzi się swoimi prawami. Tak samo rośliny podlewamy te, które stoją bezpośrednio na oknie, na przykład zachodnim, tam jest ciepło, tam woda szybciej paruje z doniczki, będziemy częściej podlewać, natomiast te, które stoją dalej, a na przykład może być dokładnie ta sama, możemy mieć monsterę dubię na oknie zachodnim i na przykład na oknie północnym i okaże się, że tą z okna zachodniego będziemy podlewać dwa razy częściej. Okej. Okay. Monstera Adansonii. Kupujemy ją zawsze bierzemy, jak tylko się pojawia w fajnej cenie. Mówimy, że jest to bardzo wdzięczna roślina, którą jak przesuszymy, szybko podlejemy, ona zaraz się podnosi, niełatwo jest ją też również przelać, rośnie po prostu jak chwast, jak szalona, bardzo szybko. Bardzo jest polecana osobom, które zaczynają swoją przygodę z dżunglą, także co można więcej powiedzieć? No to są kilkupędowe, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sadzonek jest w takiej doniczce i teraz jak to się będzie pięknie piło po paliku, to zobaczycie, jaka po prostu będzie kaskada po prostu dziurkowanych, perforowanych listków. Monstera minima, kochani, a bardziej profesjonalnie Raphidophora tetrasperma minima. Ja bardzo lubię tą odmianę i nazywam ją monsterą i dla mnie zawsze ona po prostu w sercu pozostanie monsterą. Bo jak ona, jej wystarczy żaden palik, nie potrzeba po prostu tyczka, żeby ona prosto rosła, bo sam ten pęd jest naprawdę bardzo gruby i sztywny, ale bez tyczki może się niestety chwiać i bardziej się położyć niż rosnąć w górę. Ale ona tak po prostu bosko się wtapia w boho styl i nie tylko. Ja na przykład w domu bardziej loftowo mam i wygląda po prostu cudownie. Jak jeszcze się rozrośnie, to już jest takie, bardziej bym powiedziała, że drzewko, no cudo. I tak samo, widne stanowisko podlewamy wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeschło. Ja bardzo lubię tę roślinę. A jeszcze dodatkowo, sami zobaczcie, jest w ceramicznej osłonce, już jedna cena do sprzedaży, także mamy od razu doniczkę, osłonka. No jest to doniczka ceramiczna. Aglonemy, kochani, tak zwane te po prostu żelazne liście, odporne praktycznie na wszystko. To już troszeczkę wyolbrzymiam, ale rzeczywiście, jeśli ktoś chce zacząć swoją przygodę z Urban Jungle i nie wie, od czego się zabrać, to naprawdę zawsze z całego serca polecam i kieruję do działu Aglaonem. Ja mówię w skrócie Aglaonem. Aglaonem. Pierwszą, którą wezmę, będzie to Aglaonema Madagaskar. Przepiękna, przeurocza, zielono-biało odmiana. Bardzo odporna, jak większość Aglaonem. I bardzo, bardzo lubiana. I tu, żeby Was nie skłamać, są dwie sadzonki, czy tak wszędzie jest, tak jak szybciutko patrzę. W większości są dwie, o, czasami nawet i trzy sadzonki, przez co ona jest taka gęsta. Ja lubię te Aglaonemy, bo
One naprawdę całkiem nieźle radzą sobie w ciemniejszych miejscach, gdzie już żaden nawet ciemnolistny filodendron, nawet jeżeli daje radę, to rośnie bardzo wolno, te ogonki się wydłużają i same liście karleją. Tak aglonemy naprawdę dają po prostu radę w ciemniejszych miejscach. Zawsze musimy się liczyć z tym, że ciemny barwnik liścia, ten ciemny barwnik, ciemnozielona część liścia, ta barwnikowa jest po prostu przejmie dominację nad wybarwieniem liści, na przykład zacznie zatracać tą przeuroczą białą obwódkę, ale będzie rosła w ciemniejszym stanowisku. No oczywiście jak ciemniejsze stanowisko, to jeszcze rzadziej podlewamy, a i tak tą roślinę podlewamy wtedy, kiedy naprawdę podłoże dobrze przeschło, jest odporna na okresowe przesuszenia podłoża. Jak każda roślina, nie lubi być przelewana, ale i tak z tym sobie nieźle radzi, bo jak będziecie przesadzać aglonemy, to nieraz Wam się zdarzy, że przy przesadzeniu zobaczycie, że jest mnóstwo jakichś podgniętych gdzieś porozsiewanych po doniczce korzeni i nagle z jakiegoś dziwnego miejsca przy nasadzie po prostu wyrastają całe nowe rozkrzewione korzenie. Po prostu roślina sama sobie nieźle poradziła z przelaniem. Jest odporna na kurz, na dym tytoniowy. Nieźle oczyszcza to powietrze w domu, także super. No i do tego to jest po prostu królestwo aglaonem. Posiada naprawdę niezliczoną ilość kształtów, blaszek liści, wzorków, patternów, które tworzą się na blaszce, no i wybarwienia. I zobaczcie, tutaj na przykład biorę bardzo urokliwą Whitelands, która posiada niezwykle wydłużone, szpiczaste listki o takim miętowym wybarwieniu i ciemniejszej obwódce. No i z aglaonem jeszcze mamy taką przepiękną, czerwoną odmianę o zielono-czerwonych nakropieniach na swojej blaszce. I pamiętajcie, że ona naprawdę wytrzyma w tym ciemniejszym stanowisku, ale jeśli będzie miała zbyt ciemno, to czerwony barwnik zacznie się zatracać i zielony zacznie przejmować dominację nad blaszką liścia. Powraca również Parthenocissus Jungle Vine Amazonika. Tutaj bardzo delikatnie z nim, bo to jest kolejna roślina, która posiada bardzo chrupkie pędy i nie chcę tutaj nigdzie nawet przypadkowo zahaczyć. No jest to przepiękna roślina. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Chociażby zobaczcie te wybarwienia na blaszce. One są po prostu srebrno-siwe, gdzieniegdzie ciemniejsze, ciemnozielone. Spodnia część blaszki jest bordowa. No i same te pędy obsiane strzałkowatymi, delikatnymi, jaśniutkimi listeczkami. No i samo to wybarwienie już nam sugeruje, że wymaga nieco jaśniejszego stanowiska. Parthenocissusy są to rośliny takie jak begonie, jak cissusy. No i tutaj nie dopuszczamy do całkowitego przeschnięcia podłoża. Zawsze podlewamy wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeschło, ale jeszcze niecałkowicie. No i obok, z kolejnych takich pnączy, kochani, nie chcę tutaj nic poniszczyć, z kolejnych takich pnączy epipremnumy, czyli to są kolejne rośliny obok aglaonem, które naprawdę nie sprawiają żadnych problemów, rosną jak szalone i posiadają naprawdę niebywałe wybarwienia. Zacznijmy od Marble Queen, czyli marmurkowej królowej. No rzeczywiście, pattern, który tworzy się po prostu biało-zielony na blaszce liścia, może przypominać do złudzenia wzorek, który pojawia się na marmurze. I to są bardzo fajne sadzonki, raczej bardzo fajne, to są sadzonki o bardzo fajnych genach. Zobaczcie, to jest malutki listek. On jest prawie, że niemalże biały, a często właśnie szukamy takich tych białolistnych sadzonek Marble Queen, bo one często wyglądają, na pewno tu się gdzieś trafi jakiś bardziej, one wszystkie są takie, bym powiedziała, że białe. O, tu jest taka bardziej przeciętny liść, ale to widać, że to jest ogromniasty list, więc on był sam tylko do rozmnożenia. Większość liści Marble
Marble Queen wygląda w ten sposób, jest takie bardziej zielone z białymi ciapami, natomiast tu te geny są po prostu, zobaczcie na tych młodych listkach, te młode listki, one są prawie białe. To, co najbardziej po prostu poszukujemy w Marble Queen. I obok kolejna biało-zielona piękność epipremnumowa, czyli szczęśliwe listki, Happy Leaf. I kolejne biało-zielone zielone wybarwienia. I zobaczcie, jak w ogóle natura może z dwóch roślin, dwóch epipremnumów stworzyć dwie biało-zielone rośliny, ale wbrew pozorom one nadal wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej, bo Happy Leaf jest jakby bardziej biały z zielonymi nakropieniami, natomiast Marble Queen jest bardziej zielona z białymi nakropieniami, nawet nie nakropieniami, co takimi rozproszonymi, galaktycznymi maźnięciami białą farbką matki natury. No i zupełnie już neonkowy, czyli Golden Pothos. Cóż można tutaj powiedzieć? No, jest to cytrynowo-lemonkowa odmiana epipremnuma. I wszystkie epipremnumy naprawdę preferują widne stanowiska, żeby utrzymać te przeurocze, przepiękne wybarwienia na swojej blaszce, ale są to kolejne rośliny, które całkiem nieźle radzą sobie w ciemniejszych stanowiskach, no ale tu znowu ta sama sytuacja. Zielony barwnik zacznie dominować nad blaszką liścia. I to już powoli kończymy, kochani, nasze przedstawienie dzisiejszego dnia. Zostało nam parę tak zwanych multikulti na koniec roślin, czyli tych pojedynczych takich gatunkowo roślin. Dawno nie było u nas patyczaka, rypsalista. Jest to naprawdę bardzo urokliwa roślina, która do złudzenia przypomina epifit. Sami zobaczcie. Ale rośnie nieco inaczej. Jest to roślina, która przepięknie przewiesza się przez półkę. W okresie wegetacyjnym, czyli już całkiem niebawem od marca do końca września, czyli wtedy, kiedy również zasilamy rośliny nawozami, nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża. Podlewamy wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeschło, ale praktycznie nie całkowicie. Natomiast w zimie zaprzestajemy i możemy dopuszczać naprawdę dobrze do przesuszonego podłoża, jeśli chodzi o patyczaka. Jaśniutkie stanowisko i zobaczcie, że po prostu będzie taka rozrastała Wam się bujna czupryna. Senecio Roubleanus. Akurat wzięłam sobie specjalnie tak jedną, bo widziałam, że ona mi się tam nigdzie z żadną inną nie szczepia, natomiast wszystkie sadzonki plus minus w ten sposób wygląda. Bardzo fajne, ponieważ jak one do nas przyszły, to nie były podlewane na pewno od góry, co jest bardzo ważne, ponieważ często jak przyjeżdżają sadzonki Senecio do nas od producentów, one od góry są po prostu mokre. No i często podgniwają te przepiękne perełki i może się po prostu, no i w ogóle często już nawet do nas przyjeżdżają takie unasady bardziej ogołocone, a tu zobaczcie, po prostu gęściutko unasady. No i co było ważne, one miały wilgotno, ale od spodu, czyli rzeczywiście były podlewane albo prosto na paletce przed samym transportem, żeby wytrzymały, albo po prostu na stołach zalewowych, tak jak tutaj mamy, mimo że z nich nie korzystamy. No, ale miały mokro po prostu od spodu, a od góry sami zobaczcie, po prostu aż odrywa się ziemia od doniczki, więc naprawdę od góry było suchutko. Senecio nie zraszamy absolutnie. Jest bardziej, bym powiedziała, sukulent niż roślina, powiedzmy, dżunglowa. Jaśniuteńkie stanowisko i zobaczycie, że będzie przepiękna, po prostu sznury pereł Wam w domu rosły. Mamy również dla Was kaliszję, czyli smużynę. Bardzo fajną, urokliwą roślinkę. Wygląda po prostu jak taka łąka w doniczce, bo to jest po prostu gęsto usiane. To jest trylion pędów w jednej doniczce, gęsto po prostu usiane. I one bardzo fajne. Zawsze mi się kalisze kojarzą z kuchnią. One ekstra po prostu wyglądają na parapetach kuchennych. Podlewamy tak jak trzykrotki, czyli nie dopuszczamy do całkowitego przysunięcia podłoża, widne stanowiska, nawet te zielone i zobaczycie, że
będą bardzo urokliwe rosły. I ostatnie, ale nie na ostatnim miejscu w naszych sercach, choja australislisa powraca w tej bardzo, bardzo, bardzo przystępnej i bardzo fajnej cenie. Potocznie nazywana woskownicą, bo liście są grube, ale dosłownie nawet jak je się dotyka, masz się wrażenie, jakby one były czymś nawoskowane, zupełnie jak jabłka w sklepie. Jak je dotykacie, to po prostu czuć, że tam coś się zadziało na tej skórce i że były woskowane i zupełnie tak jest właśnie z woskownicą. Jest to odmiana o przeuroczych, jaśniutkich wybarwieniach, a akurat tutaj zdarzyło się, że nie ma żadnych młodych listków, aczkolwiek pędy młode idą, bo zupełnie te najmłodsze listki, te jeszcze takie mikruśne, one są prawie, że po prostu różowiutkie. I choje podlewamy wtedy, kiedy podłoże dość dobrze przeschło, naprawdę jaśniutkie stanowisko, ale to już nam wybarwienia podpowiadają na tej na blaszce, że skądś te wybarwienia musiały się wziąć, na pewno nie z cienia. No i kochanie, kochani, moi drodzy widzowie, planciarze, plantatorzy, urbano-dżunglowicze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Bardzo bym Was prosiła w komentarzach, napiszcie, która wersja filmiku Wam bardziej odpowiada, czyli ta szybko przedstawić to, co tutaj dzisiaj mamy i po prostu ci, którzy mają czas lub chęć na posłuchanie hitów dżunglowych i obejrzenie paletek. Czy tak jak było dotychczas, czyli przedstawiam na przykład filodendrony i za chwileczkę pokazujemy kamera, akcja, muzyka i pokazujemy paletki. To by była dla nas bardzo cenna informacja, bo te filmiki są tworzone dla Was, więc chcemy, żebyście Wy z zaciekawieniem i największym komfortem je oglądali. I kochani, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Uwielbiam się z Wami spotykać wirtualnie, ale no zawsze to jest jednak jakieś spotkanie co tydzień w soboty, także serdecznie Was zapraszam o 18:00 do sklepu, a tymczasem co? Kawka, winko, troszeczkę odpoczynku, no i słonecznej pogody Wam życzę. Cześć, do zobaczenia.